Witaj. Chciałabym opowiedzieć Ci dzisiaj o naszym Włoszczowskim Stowarzyszeniu Opieki Paliatywnej oraz zachęcić do pomocy i przeznaczenia 1% w Twoim tegorocznym PIT-ie. Pamiętaj, że to nie kosztuje Cię ani grosza, tylko 1% Twojego PIT-u może zostać przeznaczony przez wybraną przez Ciebie instytucję lub stowarzyszenie. Nasze stowarzyszenie istnieje już ponad 10 lat i przez ten czas pomogliśmy już ponad 4000 pacjentom w zakresie zarówno choroby nowotworowej, jak i następstwie różnego rodzaju chorób, a także cały czas jesteśmy obecni jako wsparcie psychologiczne zarówno dla osób chorych, jak i ich rodziny oraz pomagamy i wypożyczamy sprzęt do rehabilitacji, który ułatwia codzienne funkcjonowanie naszym pacjentom. Zmagamy się tak naprawdę z codziennymi przyziemnymi problemami typu brak sprzętu, brak leków, czy po prostu obecności drugiego człowieka, która jest bardzo często potrzebna w tej samotności, bezsilności w chorobie. W jaki sposób możesz pomóc? Tak jak wspomniałam, wypełniając swój PIT, wpisując nasz KRS w odpowiednim miejscu, będziemy Ci bardzo wdzięczni, jeżeli tym razem wybierzesz właśnie nasze stowarzyszenie i pomożesz nam, abyśmy my mogli dalej pomagać swoim pacjentom. Dziękujemy oczywiście wszystkim firmom, które angażują się w naszą pomoc, w pomoc nam, naszym pacjentom oraz promują naszą akcję i pomagają nam na każdym kroku, w każdych eventach i na każdej możliwości. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, za okazaną pomoc, za wyciągniętą dłoń do nas i do naszych pacjentów, ale jest coś jeszcze, co chcielibyśmy pokazać Ci, ponieważ co miesiąc sklep internetowy, z którym podjęliśmy współpracę, może oddawać 7% ze swojego zarobku, z Twoich zakupów na konto stowarzyszenia jako darowizna. Co prawda, biorąc pod uwagę jednostki, jest to być może niewielka kwota, bo czasem 10, 20, 30 zł, ale biorąc pod uwagę kilka lub kilkanaście osób, kwota może spowodować, że co miesiąc będziemy mieć więcej środków, na przykład na bandaże, na różnego rodzaju leki, a w skali roku jest to kwota, za którą możemy kupić na przykład jakiś bardzo potrzebny sprzęt, materac czy łóżko. Są to narzędzia niezbędne do pomocy naszym pacjentom, więc jeżeli chciałbyś włączyć się w akcję, kupując tak naprawdę produkty codziennego użytku, móc odwdzięczyć się w ten sposób, aby zmienić po prostu sklep i kupować w tym, który podjął z nami współpracę, skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub zachęcamy do zaangażowania się i sprawdzenia naszej grupy na Facebooku Sprzątając Pomagasz Hospicjum we Włoszczowie. Będziemy ogromnie wdzięczni za okazaną pomoc oraz w imieniu naszych pacjentów serdecznie dziękujemy.